To koniec badań geologicznych w pobliżu ujęcia wody Mosina-Krajkowo dla całej aglomeracji poznańskiej. Badania prowadzone na obszarze pośredniej ochrony ujęcia wody obok Mosiny polegały na wysyłaniu fal akustycznych przez specjalne pojazdy wibrosejsmiczne. Odbite fale rejestrowały geofony. Na podstawie zebranych danych i w wykonaniu obowiązków koncesyjnych ciążących na PGNiG SA zostanie przygotowany trójwymiarowy model budowy geologicznej tego obszaru. Rozmawialiśmy dzisiaj z przedstawicielami zarówno geofizyki Toruń, jak i PGNiG, na zlecenie której firma badała teren. Zgodę na pracę wydało wcześniej Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ostatecznie pytani o wyniki, koszt czy obszar badań pracownicy toruńskiej firmy poprosili nas o przesłanie pytań do państwowej PGNiG. Wciąż czekamy na odpowiedź. Nawet nie pozwalamy tam na, przydomową oczyszczalnię ścieków. Po tym jak w lipcu Aquanet poinformował o znalezieniu geofonów na terenie ujęcia wody, właściciel urządzeń, geofizyka Toruń, zarzuciła miejskiej spółce niewłaściwe zabezpieczenie chronionego obszaru ujęcia wody. Urządzenia rejestrujące drgania sejsmiczne miały być tam umieszczone przez przypadek. Toruńska spółka zarzuciła też Aquanetowi rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o pracach. To jest. I to jest to ustrojstwo? Dzisiaj jednak rzeczniczka Aquanetu nie odniosła się do tych zarzutów, bo jak nam przekazała, spółka pracuje nad oficjalnym stanowiskiem w tej sprawie. Gotowe jest natomiast oświadczenie geofizyki Toruń. Jednocześnie fakt realizacji badań na terenie obszaru ochrony pośredniej w żaden sposób nie oznacza, że w przyszłości będą tam prowadzone wiercenia w celu wydobycia ropy lub gazu. Nie pozwalają na to przepisy prawa. Jednak już same badania, zdaniem Aquanetu, mogły negatywnie wpłynąć na środowisko. Wiąże się to z takimi ryzykami, drodzy państwo, mieszkańcy, że nie będziecie mieć wody, albo będzie bardzo duże ryzyko zatrucia na przykład wody czy zanieczyszczenia źródeł. Dobra, jazda! Przeciw badaniom nad Mosiną protestowali także aktywiści z Zielonej Fali. Przykuli się oni do pojazdów geofizyki Toruń. Geofizyka Toruń uznaje incydent aktywistów za naganny i niezgodny z prawem. Interwencje w Ministerstwie Środowiska zapowiadali parlamentarzyści, wojewoda czy prezydent Poznania. Wysłałem pismo do ministra ochrony środowiska i też będę reagował na poziomie rządowym. Firma zapewnia, że badania są bezpieczne dla środowiska i ludzi. Według części hydrogeologów badania mogły zagrozić ujęciu wody dla Poznania. Chodzi o podziemne warstwy ziemi. Ponieważ wypycha z nich wodę brunatną, która może podążać warstwy wodonośne i nie od rąk po ręki, ale w pewnym czasie zanieczyścić tę wodę. Ujęcie wody Mosina-Krajkowo zaopatruje w wodę 70% aglomeracji poznańskiej. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.